Dobra, ale mocno teraz zszedł. Jeżeli dejwuję, to mocno schodzi. Czy nie, nie mogę tego wziąć? A, muszę wziąć... A, to się zbiera. Investigate. Telefon. Dawno go nie widziałem. Zgarnąłem Eternal Eyes. Kawałeczek. Kawałek lodu, który jest ulubionym przysmakiem Avaloga. Mówi się o tym, że jest to część fragmentu antycznego Avaloga, który żył lata temu. W końcu ktoś przybył na spotkanie. I widać, udało ci się. Dajmy ten Nice'a. Masz szacunek do tego, co robisz. Wciąż będę miał wątpliwości co do wagi. Jakby nie inaczej. Będę miał wciąż wątpliwości względem tej różnych rzeczy w mojej głowie. Ale oczywiście przygotuję odpowiednie tutaj czynności, byś mógł się zmierzyć z Lordem Avalogiem. Spotkamy się na Ice Peak Arena. Na pewno muszę zmienić team, żeby się z nim face'ować. Aczkolwiek nie potrzebuję do końca, ale tutaj Shiny Rapidash będzie spoko. Wysoki skok mogą tylko wykonać wysokie osoby z takim ciałem jak moje. Do następnego razu. O! Czyż to nie Let's Go Try? Oczywiście przyszedłem tutaj, by przynieść Garlicowi rozkazy od Sword Capsów i on by chciał coś więcej, niżeli tylko zmienić słowo. O Avalogu. Czy jesteś zainteresowany troszeczką, albo jakimś kawałkiem plotek? Powiem ci mimo wszystko. Więc Avalog, tak? Piąty ze wszystkich szlachetnych Pokemonów w Hisui. Tak, on jest. I wiesz co? Jest naprawdę bestią. Zgodnie z tym, co powiedziałem. On nie tylko cię jakby stłamsi kawałkiem lodu, ale będzie wystrzeliwał masywne słupy lodu i mogą one też wychodzić z ziemi. Czy to nie brzmi zbyt potężnie? Prawda? No i oczywiście Avalog jest wysoki na 500 stóp. Czy nie daje się to być zbyt duże? Masz rację. Musisz zjeść troszeczkę Sword Capsów. Co da ci odpowiedni trening? No i oczywiście też mięśnie i tak dalej. Chciałbym zobaczyć Avaloga. Ale oczywiście nie chcę przypłacić tego życiem. W każdym razie będę stał z daleka. Ja nie potrzebuję, pamiętajcie o tym, że nie potrzebuję... O, Machamp! Ale ja też nie potrzebuję dalej go bić. I endgame będzie, no to wygląda już teraz. On mi przygotuje oczywiście te przysmaki. Tak. Przygotujmy właśnie na bazie tego Eternal Ice'u kilka tutaj naszych balmów. Jeśli naprawdę chcesz tutaj uspokoić Avaloga, więc idź. Ścieżka jest wyścielona naprzeciwko ciebie. Albo po prostu przygotowana dla ciebie. No, musimy też być przygotowani na unikanie. Jakie ujęcie genialne. Genialne ujęcie.
Możesz w mordę. Zdecydowanie za duże. Ja nie mam pojęcia, jak się z nim walczy. Dobra, coś tam ogarnialiśmy, że on to rzuca tymi tymi. Ale przy tym też musimy uciekać, na to wygląda. Dobra, czyli cały czas musimy uciekać. Troszkę zdziabaliśmy, ale przynajmniej wiemy, jakie ma ataki. To jest ważne. Potrafię ci zjeść cały, całusieńki HP. Naprawdę? Zabieram pokłona, który zaraz, który dostanie zaraz baty. Niepotrzebnie. Luke, dobra, wracamy z tą X-em. To 100 połowy HP, czy mi się daje? Nie, troszeczkę więcej. Jesteś większym zerem. Tak, wiem, wiem, że to nie działa kompletnie. Jestem tylko świadomy. Tylko nie pytajcie mi dlaczego. A Valor chyba sam padnie od rykoszetu, mogę się mylić. Doktylarion nic nie zrobi. Ale rykoszetem dostał, dobra. Water Pulse, jestem ciekaw naprawdę, czy coś się stanie. Czy jakieś obrażenia będą zadawane mimo wszystko? Jednak go rozwalił. Dobra, teraz będą te laserki, w sensie lód na ziemi, nieajmowany. Laser. Dosyć łatwo nam iść to. Ja lepszy jak i skupiony. No nie jestem skupiony, no co chciałem powiedzieć. Bajtem, Lichlingiem, no nie, to będzie nas zniszczy mimo wszystko. Bo chętnie potrzebuje expa. Zerwał, ale to jest strasznie. Dobra, na hita niech padnie. I wróci właśnie nasz bohater. Pierdzący.
i rozwali go na aura sfera, na jednego. Pogatener Matthew, siemaneczko. Dobra. Dobra, jak sobie wiemy, to się łączy z tym. Teraz bomby. Nie, do połowy mapy. Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem kompletnie. Już myślałem, że nie biorę Pokemona. Dobra. Aura Sphere, Strong Style. Ciśniesz. Wow, wow, wow. Myślałem, że pan mi wypadnie zaraz. Na jedną hita. Balmy. Koniec. Tadam. Ostatni. Oswobodzony. Elektrod definitywnie najprostszy. Ale ogólnie Avalok, kurde, z Hisuiański jest potężny. Aj, najważniejsze Pokémony nie dostały expa. 5000 to by robiło dużą robotę. Plate, Isle Plate. Jerick, panie, nie musisz wyglądać taki przygnębiony. Poprzez widzenie naszego Avaluga, tak uspokojone przez dziecko, które spadło z nieba. Ta dziewczyna, Let's Go Try, jest jakby potworem w przebraniu? Nie, nie jest potworem. Jest osobą, która poświęciła własne życie, albo ryzykowała własne życie bez chwil namysłu w celu oczywiście oswobodzenia naszych Pokemonów z wściekłości. Poprzez naszych cierpiących szlachetnych. Let's go try. Garrick dba o klan Perły. Z całego serca i wierzy głęboko w wszechmocnego Sinnoh. Więc on oczywiście bał się bardziej niż ktokolwiek z nas. Biorąc udział, znaczy będąc tutaj jeszcze zamieszanym w klan Diamentu i Galaxy Teamu, oczywiście mogło tutaj wpłynąć również od ludzi nas wszystkich jako tak jakby poświęcenie dla Almighty Sinnoh, czyli wciąż są tutaj pozytywnie nastawieni. Ale oczywiście to się zmieni. Irida, znam twoje lęki, wiem, że twoje strachy zmienią się raz na zawsze po tym, co zobaczyłeś. Let's Go Try wiele nas nauczył. On nas, czyli ona nas nauczyła, jak pokonać nasze, no właśnie między nami, tak samo jakie Pokémon mają z nami. Bo to o to chodziło. Ona zmusiła mnie, by pomóc Glaceonowi zrozumieć, ogarnąć większą siłę. I oczywiście mój cały świat urósł. Wygląda na to, że naprawdę się zmieniłaś, Irida.
Uspokoiłeś każdego ze wściekłych szlachetnych. Ale nasz wyłom wciąż tam jest i nie zamierza się zamknąć. Przynajmniej spodziewali się, że z każdym tutaj, wiecie, pokonam nasz wyłom się zmniejszy, ale miejmy takie nadzieje. No, w każdym razie, pod względem szczęścia, to my się wydaje, że jesteśmy ustawieni. Zgadzamy się z tym. Oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie tutaj elementy związane z tym stałym wyłomem, jak i też dziwne światło, jak i też pioruny, powinniśmy wciąż stać po stronie Lasgo Traja. Znaczy, albo po prostu... Powinniśmy pamiętać, że mamy Lasgo Traja. No, dokładnie. Jest to dobre, że mamy go ją po swojej stronie, czyli ja, ale ja jestem ją, więc wiadomo. Wiesz co, Elida? Oczywiście może nigdy się nie zgodzisz z tym, czy ja mam rację, czy też oczywiście ktokolwiek inny ma rację, ale klan Perły nie jest zły w moich książkach. Spójrz, kto w końcu znalazł powód. Okej, okay, mimo wszystko w tej chwili uspokoiliśmy nas tego szlachetnego. Więc powinniśmy teraz odwiedzić naszego komandera Komodo. I czy w końcu spowodujemy u niego uśmiech na twarzy.